Stasiek tymczasem kompletuje swój nowy silnik, demontując niektóre części z gratisowego dawcy organów. Jak pamiętacie, dostałem dwa silniki. Ten na części, ten kompletny. Bardziej by mi zależało na tym silniku, bo ma kilkanaście koni więcej, jest 10 kilo lżejszy. No ale niestety dziura w bloku, także on rzeczywiście wyląduje na części. Koło zamachowe z manualnej skrzyni wyląduje w tym silniku, który będzie silnikiem docelowym. Oczywiście całe sprzęgło muszę zregenerować. Od budżetu Grześka odliczamy rynkową wartość podobnego silnika, czyli 5000 zł. No i pasuje. Tak więc nie muszę wydawać kasy na koło zamachowe i sprzęgło. Rama, którą kupił Grzesiek, wyposażona jest w instalację, która niestety nie będzie pasowała do wiązek widlastej ósemki. Nawet komputer silnika jest Forda. Z tego co wiem, to cała ta Kobra w poprzednim życiu była zbudowana na częściach z Forda Scorpio. No i tak samo oryginalna ze Scorpio jest instalacja, która w takim aucie nie ma w ogóle zastosowania. Do takiego auta trzeba dwa razy mniej kabli niż do normalnego pięciodrzwiowego auta osobowego, dlatego ta instalacja idzie do kosza, a ja zbuduję swoją nową, kompletną instalację. Zaufania Grześka nie wzbudza też układ kierowniczy. Przed Grześkiem masa pracy. Wiecie, co to jest? To jest kawałek kolumny kierowniczej. No i takie elementy właśnie powodowały to, że przy wypadku kolumna kierownicza potrafiła wbić się w klatkę piersiową. No ale nie ma się co dziwić. Tak się budowało kilkadziesiąt lat temu samochody.